Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj ponownie sobie popływamy. Ale zanim wskoczymy do internetu, kilka słów o dzisiejszym sponsorze, którego najprawdopodobniej dobrze znacie, a ja z czystym sumieniem mogę polecić. Jest nim Surfshark VPN, czyli wasza wirtualna sieć prywatna, która daje wam dostęp do wszystkiego, co znajdziecie w internecie. To przede wszystkim doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy chcą bezpiecznie korzystać z internetu, bo Surfshark VPN ma wbudowaną wyszukiwarkę, która nie śledzi waszych ruchów w internecie, nie zapisuje logowań, no i nie ma reklam. Z kodem poszukiwacz dostajecie 85% zniżki i 3 miesiące za darmo, podczas których możecie przetestować program i ewentualnie z niego zrezygnować. Chociaż mam wrażenie, że tak się do niego przyzwyczajicie, że tego nie zrobicie, bo Surfshark VPN daje wam dostęp chociażby do amerykańskiego Netflixa, który ma większą ofertę niż nasz polski, albo do Disney+, który no, w Polsce nie jest dostępny. Więcej szczegółów na temat dzisiejszego sponsora znajdziecie w opisie. A teraz wskakujemy do internetu. Ciao! A nasze wodne pluskanie rozpoczniemy w Grecji, gdzie uratowano 5-letnią dziewczynkę płynącą na dmuchanym jednorożcu ponad kilometr od brzegu. Ale czy ktoś wyrzucił całkiem dobre dziecko? Nie no, jej zaginięcie zgłosili zrozpaczeni rodzice, którzy na moment spuścili ją z oczu. Jak widać, nie panikowała, zaufała swojemu jednorożcowi i jest już bezpieczna. Członek załogi złapał ją pod pachę i zaniósł do rodziny. Jeden z filmów z akcji ratunkowej zbliża się do 1,5 miliona wyświetleń po 3 dniach. Oczywiście internet gratuluje załodze, wkurza się na rodziców i na swój sposób komentuje. Fat uważa, że opiekował się nią sam Zeus, który napompował jednorożca magicznymi mocami. Michał Kazimierczak jest zdziwiony, jak wcześniej swoją przygodę zaczynają młodzi piraci. A mnie dziwi, że na pompowanym jednorożcu. Podczas wakacji, które niestety się już kończą, pełno jest filmów z aktywności nad wodą, a szczególnie ze skokami i nurkowaniem. Oczywiście więcej jest tych nieudanych prób. Na fali popularności długo utrzymywał się ten film ze skokiem z kontenera. Skok niebezpieczny, ale wykonany, jeżeli można tak powiedzieć, przez profesjonalistę Emila, dokładnie Norwega, który w tej sytuacji skoczył z 27 metrów. Oczywiście nic mu się nie stało. Zgiął się w odpowiednim momencie, chociaż i tak musiało to trochę boleć. O, 27 metrów to dużo, ale jak mówiłem, Norwegowi nic się nie stało. Za to na wyższy level wspiął się anonimowy Brytyjczyk, który na Ibizie skoczył z 40-metrowego klifu. Po dźwięku domyślacie się, że nie był to jakiś profesjonalista, a zwykły idiota. Dlatego nie dziwcie się, że chciał być anonimowy. Nasz bohater mocno się połamał, obecnie leży w szpitalu. Nie ma nagrania z samej akcji ratunkowej, ale pewnie wyglądało to podobnie jak z tego filmu z dziewczynką. Ratownik złapał go w pasie i zaniósł do szpitala, ale powinien mu jeszcze strzelić w dupę. Jak już jesteśmy przy dzieciach, to prezydent Brazylii sfotografował się z jednym z nich. Wszystko, aby ocieplić swój wizerunek i zyskać w oczach narodu. Znany sposób, chociażby z Polski. Dlatego Brazylijczyk zaraz po wyjściu z samolotu znalazł w tłumie chłopca i go podniósł. Tylko, jak się okazało, to 30-letni mężczyzna, tylko niskiego wzrostu. Prezydent Jaira Bolsonaro zorientował się, gdy już miał go na rękach. Ale trzeba go zrozumieć, maseczka, niski wzrost podnoszonego, można się pomylić. No i tak, waga mogłaby na coś wskazać, ale prezydent... Silny! Widać na jego twarzy zdziwienie. Mimo wszystko akcja miała ocieplić wizerunek i można powiedzieć, że to się udało, bo teraz nikt nie narzeka na prezydenta, a bardziej się z niego śmieją. Jeden z filmów nabił 2 miliony wyświetleń w kilka dni, a sam podniesiony nie miał za złe, że polityk się pomylił. Był tym rozbawiony. Mas
Tu, jak mówiłem, pomyłkę można wybaczyć, ale trudno o nią, gdy ktoś udaje psa. Na taki pomysł wpadł mieszkaniec Hiszpanii, który razem z kolegą spacerował po ulicach Ganges de Onís. Tylko bez maseczki. W Hiszpanii za niestosowanie się do nakazu zasłaniania twarzy grozi mandat w wysokości 600 euro. Spora kwota. Dlatego zdesperowany mężczyzna udawał psa. Chodził na czworakach, szczekał, a także udawał, że sika. Wszystko w towarzystwie wezwanych policjantów, no i wspomnianego kolegi, który nie chciał się poniżać. Spacer trwał kilka minut, tak aby człowiek-pies załatwił swoje potrzeby, bo po tej akcji na kilka dni trafił do aresztu. I oprócz mandatu dostał zarzut zakłócenia porządku publicznego. Taki tam prezent od prawdziwych psów. Policjantów. Na koniec anomalii pogodowych ciąg dalszy, bo 2020 rok dalej trwa. Nie wiem, czy pamiętacie Australię, tę od pożarów. Obecnie na jej południowo-wschodniej części panuje zima, która zaskoczyła niektórych mieszkańców. Mówię niektórych, bo kangury nie wyglądają na zdziwione, chociaż dziwnie wyglądają, gdy skaczą w śniegu. Pożary przeniosły się za to do Kalifornii. Tak wyglądają drogi z terenów objętych pożarami. To nagranie pochodzi z okolic Vacaville. Nagrali je strażacy, którzy musieli ewakuować 175 tysięcy mieszkańców. A zagrażało im 350 pożarów, w większości spowodowanych przez pioruny. W kilka dni odnotowano ich 12 tysięcy. I właśnie tam zrobiono zdjęcie, które według internetu idealnie opisuje 2020 rok. To drewniana tablica na tle szalejącego pożaru z wymownym tekstem. Noś maskę, myj ręce, dystans społeczny, bądź bezpieczny, chodź, dołącz do nas. A ja bym wolał się odłączyć. Od całego roku. Po prostu niech się już skończy. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Będę wdzięczny za każdy like, komentarz. Zapraszam do subskrypcji. W opisie macie też więcej informacji na temat Surfshark VPN. No i zapraszam was wszystkich na Discorda, bo tworzyliśmy swój serwer Minecrafta, no i CS-a. Więc widzimy się tam, no i oczywiście na tym kanale w poniedziałek. Do zobaczenia. Hej!